Wciąż kolejna walka przed tobą, teraz 12 grudzień, fajna gala się szykuje, fajny fight card, walka wieczoru Mariusz Wach, chyba największa gala, na której możesz wystąpić. Dzień dobry, witam. Tak, Mariusz, to jest zdecydowanie największa gala, duże nazwiska, no i bardzo się z tego cieszę, że w końcu mogę wystąpić przed większą publicznością. Jest spore zainteresowanie tą galą, dochodzą mi miłe głosy również od fanów, chociażby na fanpage'u, że będą mi kibicować, że czekają na tą walkę. I też z tego co wiem, nie będzie to walka pierwsza ani druga, tylko gdzieś tam właśnie w środku, w fight cardzie. Co ważne, walka pokazywana na Polsacie. To też jest istotne teraz. To jest bardzo duży przeskok. TMX Boxing Promotion zrobił naprawdę niesamowity progres. No i cieszy mnie to, że się razem rozwijamy i zaczynaliśmy od mniejszych gal, od mniejszych telewizji, a teraz no, naprawdę z dużą pompą duża gala. Nie mógłbym nie wspomnieć, że pierwszą galę transmitował Boxer.org. Tak, za co jestem też bardzo wdzięczna i dziękuję wam zawsze gdzieś tam. Byliście od początku tak naprawdę, kiedy nas jeszcze nikt nie pokazywał boksu kobiecego, to mogę powiedzieć, że ty Mariusz byłeś pierwszą osobą, która mi pomagała. Dziękuję ci bardzo. Słuchaj, to teraz wrócimy do standardu. Powiedz, jak trening, jak przygotowania? Bardzo dobrze. Nie, świetnie, naprawdę nie mogę narzekać, żadnych nie miałam w tym przygotowaniu kontuzji. Teraz już szybkość. Skończyliśmy sparingi, były to dwa ciężkie naprawdę tygodnie i miałam różnych sparring partnerów również z klubu. Też boksowałam z Aleksandrą Rutkowski. Także też się pojawiła dziewczyna na sparingach. Muszę podziękować Żoliborskiej Szkole Boksu, gdzie też koledzy no, nie oszczędzali mnie, chociażby ostatnie 8 rund naprawdę mocno zapamiętałam. A powiedz coś może o sparingach z Aleksandrą. Ja zasięgnąłem troszkę wiadomości, to jest fajna, utalentowana dziewczyna z tego co wiem. Jak sparingi z nią? Potwierdzam, to jest bardzo utalentowana dziewczyna, jej atutami jest na pewno szybkość, praca na nogach. Myślę, że powinna występować w polskiej kadrze i to byłaby też no, duża szansa tak, dla nas na zdobycie medalu, być może na olimpiadzie. Sparingi wyrównane, tak? Także bardzo dziękuję Aleksandrze, że pomogła mi w przygotowaniach. A powiedz, teraz już końcóweczka, tak, ostatnie szlify. Co w tej chwili na dzisiejszym treningu będziesz robiła? Dzisiaj szybkość. Mam specjalnie buty sportowe na drabinkę, którą tutaj widzimy. Piłka i tarcza z trenerem. I dzisiaj będziemy wykorzystywać nowe rękawice od firmy Masters, która właśnie wspomogła mnie, podjęliśmy współpracę i wspomogła mnie z sprzętem do boksowania. No i dzisiaj będziemy przymierzać się, jak te rękawice wyglądają i tak jak Krzysiu mówi, trener Krzysztof Drzazgowski, że tak jakby pójść na wesele w nowych butach, także musimy je trochę ułożyć. Także dzisiaj będą testy nowego sprzętu od firmy Masters, tak? Tak, dokładnie. Tutaj wiele słyszałem o tym, że sporo fanów się do ciebie odzywa, są prywatne lekcje, tak? To prawda? Tak, to prawda. Odzywają się na mojej fanpage'u, także bardzo dziękuję w miarę możliwości. Staram się wszystkim odpisywać i tak miałam propozycję treningów indywidualnych, grupowych, natomiast nie jestem w tym momencie w stanie prowadzić takich treningów i odsyłam do mojego trenera, do klubu Action Club na Arabskiej bądź na Chodakowskiej. Też. Ale przerwę ci, ja myślę, że to nie jest to samo. Jednak trening z tobą, a z Krzyśkiem to jest wielka różnica. No być może, natomiast w tym momencie skupiam się tylko na swoich treningach, a być może w przyszłości będę prowadziła treningi indywidualne. Opowiedzmy może troszkę o całym cyklu przygotowań. Różnił się czymś od wcześniejszych? Dołożyliśmy pewien element bardzo praktyczny, baseball. Brzmi groźnie. Oczywiście żartuję. Czy żartuję z tym, że to praktyczny sprzęt, praktyczne ćwiczenie, natomiast używaliśmy baseballa na worku, jak i na oponie i to był taki nowy element. Na worku? Może coś przybliżyć? Tak, na worku to były ciosy sierpowe na worku. Dokładnie byliśmy z boku, obijaliśmy worek. Okej. No. Żeby nie zdradzać tajemnic, ale no, jakby nic więcej nie powiem. To był element ćwiczeń z baseballem na worku. W takim razie pięknie dziękuję. Będziemy się przyglądali dzisiejszemu twojemu treningowi. Pewnie fragmenty umieścimy za chwilę, niebawem na Boxer.org.
Dobrze, bardzo dziękuję i zapraszam 12 grudnia do Radomia bądź przed telewizory na Polsat Sport. Będzie się działo. Zapraszamy.